Dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o temacie, który bardzo często powraca. Czy to na sesjach, czy to na warsztatach, i zapewne i Tobie gdzieś przemyka taka myśl przez głowę, może raz, a może więcej razy, zastanawiałaś się nad tym, czy to się w ogóle zadzieje, czy jest na to szansa, a może. Było to Twoim głębokim pragnieniem, lub wciąż jest Twoim pragnieniem. Może gdzieś wewnętrznie czujesz, że przyjdzie taki moment, kiedy będziesz mogła usiąść ze swoją mamą i wyjaśnić wszystko to, co się wydarzyło w Twoim życiu, kiedy byłaś dzieckiem. Będziesz mogła zapytać, dlaczego tak się stało, i uzyskasz od niej odpowiedzi, ale co najważniejsze w tym pragnieniu, w tej nadziei, którą w sobie masz. To potrzeba osłyszenia przepraszam od swojej mamy. Przepraszam za wszystko to, co wyrządziłam, wszystko to, co było krzywdą. I dzisiaj chcę o tym trochę opowiedzieć więcej. Chcę o tym opowiedzieć więcej, ponieważ ta nadzieja, którą wiele z Was w sobie nosi, jest, jest nadzieją ciebie wewnętrznej i jest to nadzieja, która powoduje, że. Jesteś w jednym miejscu, stoisz w tym jednym miejscu, i to jest, to jest miejsce Twojego życia, w którym nie możesz zrobić kroku do przodu, ponieważ jesteś zatrzymana i masz bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że dopóki ten, ten temat nie zostanie rozwiązany, dopóki od swojej mamy nie usłyszysz tego przepraszam, albo nie usłyszysz tych wyjaśnień, to nie możesz pójść dalej. I w tym nagraniu dzisiaj, w tej audycji, zapraszam Ciebie do pobycia, do posłuchania tego, czym się będę z Wami dzieliła. Jest to zebranie w jedną całość mojego doświadczenia zawodowego podczas prowadzenia i kobiet, i mężczyzn na sesjach indywidualnych, ale także i na warsztatach, na których pracujemy. Z tematem związanym z dzieciństwem, z tematem związanym z relacją z mamą i wszystkim tym, co jest wokół e, tych aspektów. Dlaczego mama nie przeprosi cię za krzywdy? Taki jest tytuł tego nagrania i nie bez powodu jest taki tytuł tego nagrania. W momencie, w którym my wchodzimy w wewnętrzną pracę i odkrywamy. Co się zadziało w naszym życiu i jak to, co się zadziało, wpłynęło na to, gdzie jesteśmy dziś, to odkrywamy wraz z tym nie tylko to, co dziś, teraz, tu pamiętamy, ale zaczynają wypływać na wierzch dużo większe rzeczy. Zaczynają wypływać na wierzch wspomnienia, które zostały zapchnięte bardzo mocno w głąb naszej podświadomości, tak mocno, że nie mamy do nich dostępu od wielu, wielu lat. I nie trzeba zbyt dużego wysiłku, by te po wspomnienia powróciły. Natomiast potrzebna jest do tego właściwa przestrzeń, bezp bezpieczna przestrzeń miejsce, w którym twoja podświadomość i twoje wewnętrzne dziecko poczują się komfortowo na tyle, by powolutku to wszystko uwalniać z siebie. W chwili, w której te wspomnienia zaczynają wypływać, bardzo często doświadczamy niewyobrażalnie silnych emocji I wraz z tymi emocjami. Pojawia się pragnienie, pojawia się potrzeba, pojawia się potrzeba konfrontacji, pojawia się potrzeba wyjaśnienia, dlaczego to miało miejsce, dlaczego tak się stało, dlaczego ktoś, kto miał Ciebie kochać, dlaczego ktoś, kto sprowadził Cię tutaj, na tą Ziemię, zrobił Ci tak ogromną krzywdę, dlaczego ta która dała Ci życie, która nosiła Cię pod swoim sercem przez dziewięć miesięcy w swoim łonie, w swoim brzuchu. Dlaczego pozwoliła sobie na takie zachowania? Dlaczego Ciebie tak skrzywdziła? I ten moment, w którym my zaczynamy chcieć usłyszeć te przepraszam. W rzeczywistości nie jest potrzebą taką, gdzie rzeczywiście to przepraszam wystarczy, nam się tylko tak wydaje. Wydaje nam się, że kiedy my usłyszymy z drugiej strony takie swoiste kajanie się przed nami, prośby o wybaczenie, to będziemy mogły pójść dalej. Jest to ogromna, ogromna pułapka. Żadne słowa nie cofną tego, co się wydarzyło. Żadne słowa i żaden gest nie naprawi tego, co miało miejsce. Nie naprawi tego z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że dzisiaj, tu, teraz jesteś dorosłą kobietą. I to Twoja świadomość prosi o to wyjaśnienie. Ale krzywdy, których doznałaś, i to, co wypływa, te wspomnienia, które się pojawiają, one nie są na poziomie świadomości, one są głęboko, głęboko w przestrzeni podświadomości, czyli ty wewnętrzna to czujesz, ty wewnętrzna to wyciągasz na wierzch. Nie ty dorosła, ty dorosła jesteś tylko przekaźnikiem. Moment, w którym ty dorosła usiądziesz ze swoją mamą i twoja mama, nawet jeśli Wykona ten gest w stosunku do ciebie i powie, przepraszam, przepraszam córeczko, za to wszystko, co się stało. To to ukojenie, którego szukasz, ono w ogóle nie przyjdzie w takiej mocy, jakiej ty potrzebujesz. To jest uwikłanie. To jest uwikłanie, które powoduje, że dzisiaj nie możesz ruszyć do przodu. Że twoje życie stoi w jednym miejscu, albo wręcz masz wrażenie, że się kręcisz w kółko, w kółko i w kółko i w kółko, i ciągle wracasz do tej mamy po coś. Wracasz do niej, bo masz nadzieję, że w końcu dostaniesz to, czego potrzebujesz, aby zacząć żyć swoim życiem, aby się uwolnić. Chcę tu opowiedzieć swoją historię bardzo mocną historię która dała mi niesamowitą świadomość i zrozumienie. Dlaczego tak trudno jest rodzicowi stanąć do krzyw, które wyrządził dziecku? Przez długi czas nie rozumiałam tego, dopóki sama nie postawiłam siebie w roli rodzica. Dużo łatwiej jest naprawdę, dużo łatwiej jest pracować z traumą naszą, którą ktoś nam wyrządził, gdzie my jesteśmy tą pokrzywdzoną osobą albo ofiarą. Dużo, dużo trudniej jest stanąć do danego zdarzenia, do danej traumy, kiedy to my jesteśmy sprawcami. I był taki czas w moim życiu, ja dobrze wiedziałam, że przyjdzie ten moment, że będę potrzebowała usiąść ze sobą i z tym, co ja zrobiłam jakie przewinienia jakie krzywdy wyrządziłam mojej córce Przez wiele lat unikałam tego momentu Unikałam go ponieważ dobrze wiedziałam jak będzie mi ciężko Robiłam wszelkie możliwe rzeczy żeby tylko do tego nie stanąć Używałam wszelkich bypassów okrężnych dróg różnego rodzaju procesów, aby tylko z tym nie usiąść. Ale przyszedł taki moment, kiedy pewne rzeczy w moim życiu utknęły, tak mam, tak mogłabym to nazwać, ja utknęłam w pewnym miejscu, nie mogłam ruszyć i szukałam odpowiedzi na pytanie dlaczego, co ja mam zrobić, żeby ruszyć? Nic nie działało. Być może znany jest Ci taki moment, kiedy nic nie działa. I wtedy poczułam gotowość na to, by wziąć udział w pewnej ceremonii szamańskiej ceremonii z ajuaską. Idąc na tą ceremonię, byłam pełna nadziei. Moją intencją było to, by znaleźć przede wszystkim odpowiedzi na pytania: co ja mam zrobić inaczej albo Znaleźć rozwiązanie problemu, z którym się mierzyłam. Nie miałam pojęcia, że tej nocy, w którą zacznie się pierwsza noc ceremonii, która rozpocznie cały cykl, że doświadczę czegoś tak mocnego, czegoś, przed czym uciekałam przez ogrom lat i do czego nie chciałam wracać. Moment, w którym spotkałam się ze swoim, ze swoją traumą, którą ja wyrządziłam swojemu dziecku, był tak silnym przeżyciem, nieporównywalnym do niczego innego. Wewnętrznie miałam poczucie, że. że człowiek umiera, kiedy widzi, świadomie widzi. Co wyrządzi własnemu dziecku? Nie da się porównać tego przeżycia z żadnym innym doświadczeniem. I mając tą świadomość, że ja osobiście uciekałam od tego różnymi sposobami, i dopiero ta ceremonia, gdzie Byłam jakby na łasce tej rośliny. Sprawiła, że ja stanęłam do tego. Dała mi zrozumienie, że to nie jest takie proste, że to wymaga ogromnej wewnętrznej siły, ogromnej wewnętrznej siły do zmierzenia się z bólem, z bólem, który rodzic w sobie nosi. Bo to nie jest tak, że, że rodzic nie pamięta o tym. Nawet jeśli mówi, że nie pamięta, to, to dlatego, że nie chce zatknąć się z tym, co miało miejsce, lepiej jej zaprzeczyć. Czasem ten ból jest tak ogromny, że nie daje, że nie daje się z nim żyć. Wówczas zostaje zepchnięty. Tak jak my, kiedy przeżywamy jakieś traumatyczne zdarzenie. Jest ono na tyle silne, że nie potrafimy poradzić sobie z emocjami. Spychamy wspomnienie głęboko do podświadomości, do tego stopnia, że mając potem 30, 40, 60 lat, nie pamiętamy w ogóle tego. I dopiero w chwili, w której zaczynamy wchodzić w pracę ze sobą, wewnętrzną pracę, i pojawia się tak zwana bezpieczna przestrzeń. Gdzie ktoś jest obok nas i my czujemy i czujemy się dobrze przy tej osobie. Wówczas nasza podświadomość zaczyna się otwierać i zaczyna to wypływać. Podobny proces przechodzi rodzic. I być może ty jesteś też tym rodzicem. Nie ma idealnych rodziców, nie ma idealnych matek. Choćbyśmy starały się, nie wiem, jak być perfekcyjne, zawsze będziemy popełniały błędy. Nie mogę wypowiadać się za nasze matki ani za ich matki. Nie mogę mówić, jak to było z ich strony. Mogę jedynie powiedzieć, jak to wygląda od strony energii, która płynie, od strony tego, co się dzieje w procesach, od strony tego, jak. Wygląda cała podróż i czego doświadczają kobiety, z którymi pracuję, ponieważ niektóre z nich są tymi, które zostały skrzywdzone jako dzieci przez własne matki, ale one również po chwili docierają do miejsca takiego, gdzie odkrywają, że same również były tymi, które krzywdziły. Nawet jeśli ta krzywda jest niewspółmierna, gdyby się porównały, co zostało wyrządzone tobie, co ty wyrządziłaś. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ jest to krzywda i Twoje poczucie. Z jednej strony Ciebie jako ofiary, którą, którą skrzywdzono i która dzisiaj ma życie, jakie ma, a z drugiej strony kata, który wyrządził krzywdę swojemu dziecku. I kiedy pracujesz ze swoim doświadczeniem, ze swoją przeszłością i chcesz uwolnić się od tej przeszłości, to naturalną rzeczą jest, że szczególnie przy pracy wokół relacji z mamą równolegle wypływa to, co, to czego ty doświadczyłaś, ale obok zaraz pojawia się to, co ty zrobiłaś. I my możemy oczywiście to zepchnąć, tak jak ja to zrobiłam, ja to spychałam przez wiele lat. Ja się tak bardzo skupiałam na tym. Coś wydarzyło w moim życiu, że to było na pierwszym miejscu. Nic innego się nie liczyło. Owszem, miałam świadomość i zaczynała ta świadomość być coraz większa, co zrobiłam swojej córce. Ale to było tak bolesne, tak mocne, że ja nie chciałam w ogóle w to wchodzić. Miałam wewnętrzne poczucie, że kiedy w to wejdę, to mnie rozłoży. I ceremonia. W której wzięłam udział, to były dwie noce. I ta pierwsza noc, ten, ta pierwsza ceremonia była cała o traumie, którą ja wyrządziłam swojemu dziecku, o krzywdzie, którą wyrządziłam swojemu dziecku. I spotykając się ze sobą, ze sobą już dorosłą, widząc to, co robiłam, ból, który przechodził przez moje ciało, był tak rozrywający i był tak silny i tak potężny, że miałam wrażenie, że nigdy z tego się nie podniosę. I to trwało 8-9 godzin. Kto świadomie, nie mając takich narzędzi, pozwoli sobie na dotknięcie tego bólu? Nasz umysł jest tak skonstruowany, by odsuwać z naszego życia to, co powoduje jakiekolwiek zagrożenie życia lub zdrowia. Twoja mama, jeśli była sprawcą, jeśli skrzywdziła ciebie, kiedy byłaś mała, będzie jej bardzo trudno dotknąć tej krzywdy. Ona może z tobą o tym porozmawiać, może ciebie wysłuchać. Ale nawet jeśli powie ci przepraszam, że to miało miejsce, w rzeczywistości nie da ci to takiego ukojenia, jakiego szukasz, bo ty przychodzisz do niej po to, by ona poprosiła ciebie o wybaczenie. To jest zamknięte koło. To nie prowadzi do nikąd, nie prowadzi do miejsca, do którego chcesz tak naprawdę dotrzeć. Bo kiedy my wchodzimy w tę pracę wewnętrzną, kiedy dotykamy przeszłości, wszystkiego tego, co się wydarzyło, dzieciństwa, kiedy pracujemy z matczyną raną, z uzdrowieniem tej relacji, czy z ojcowską raną, to my to robimy nie po to, żeby się zanurzać w to i zanurzać, i zanurzać, i zanurzać, i ciągle cierpieć. Robimy to po to, by w pewnym momencie uwolnić się od tego i móc zacząć żyć szczęśliwie, by po prostu być szczęśliwą. By zobaczyć, jak jesteśmy cudowne i wspaniałe, że zasługujemy na wszystko co najlepsze, by odkryć swoją wartość, by odkryć swój potencjał, by zacząć zarabiać więcej, by umieć tworzyć. Wspierające relacje z innymi ludźmi, by stworzyć piękną, miłosną relację z partnerem, lub wejść w taką relację i nie bać się. I to, przepraszam, tego nie zmieni. To może Was zbliżyć w pewnym stopniu do siebie, ale prawdziwa bliskość powstanie tylko wtedy, kiedy to Ty wybaczysz sobie. A wybaczysz sobie wtedy, kiedy wybaczysz mamie. I tu chcę jeszcze zaznaczyć jedną rzecz: że słowo wybaczysz mamie nie do końca jest adekwatne, ponieważ kiedy ja mówię wybaczę komuś, to oznacza, że na poziomie energii jestem wyżej niż ta osoba. Ja ci wybaczam. Właściwym zamiennikiem tego stwierdzenia jest Rozpuszczenie, rozpuszczenie krzywd, rozpuszczenie doświadczenia, rozpuszczenie w miłości. I kiedy to, czego ty doświadczyłaś, rozpuści się w tej miłości, w energii miłości, w czystej energii miłości, wówczas wasza relacja zmieni się diametralnie. I wówczas również i w Tobie nastąpi proces wybaczenia sobie, kiedy my nie chcemy uwolnić się, kiedy nie chcemy rozpuścić tych doświadczeń przeszłych, kiedy trzyma nas krzywda, żal, gniew, Jakakolwiek silna emocja względem naszej mamy, to to, co sobie robimy, robimy sobie największą krzywdę, jaką możemy zrobić. Dlaczego? Ponieważ nie pozwalając sobie na to, by uwolnić się od przeszłości i tego, co nam zrobiono, nie pozwalamy sobie na to, by uwolnić się również od tego, co my zrobiłyśmy. A kiedy nie pozwalamy sobie uwolnić się od tego, co my zrobiłyśmy, kiedy nie pozwalamy sobie wybaczyć tych potknięć, tych niedociągnięć, krzywd, które wyrządziłyśmy, bo wówczas nie możemy wzrosnąć, nie możemy pójść dalej. Jesteśmy zamknięte i uwikłane. Nie pozwalamy sobie na popełnianie błędów bo każdy błąd jest jak ogromny ogromny głaz który ląduje do naszego plecaka który nosimy na plecach niesiemy go przez całe życie Nawet jeśli do niego nie zaglądamy to on i tak jest na naszych plecach I tak głęboko głęboko w sobie mamy świadomość tego co się wydarzyło nawet jeśli o tym nie myślimy Głęboko w sobie mamy wspomnienia które miały miejsce gdzie to my byłośmy sprawcami? Zobacz, jakie to jest mocne. Zobacz, jak wiele jest tutaj ślepych uliczek i uwikłania. Ona powinna mnie przeprosić za to, co mi zrobiła, przez to, co mi zrobiła moje życie dzisiaj. Jest beznadziejne. Przez to, co się wydarzyło, przez to, jak mnie skrzywdziła, ja dzisiaj nie jestem w stanie zbudować relacji, stworzyć związku. Ja przez nią dzisiaj mam depresję, ja przez nią dzisiaj źle się czuję, ja przez nią dzisiaj nie mogę zacząć zarabiać więcej. Co się dzieje, kiedy mówisz takie słowa? Gdy to ląduje? Co to powoduje? Dzisiaj jesteś dorosłą kobietą. I nadajesz znaczenie temu, co było w przeszłości, jako wytłumaczeniu, dlaczego dziś Twoje życie jest takie, jakie jest. Potrzeba tutaj bardzo mocnego postawienia takiej linii i powiedzenia sobie: Ok, tak było. Dzisiaj zaczynam robić ten porządek. Biorę całą odpowiedzialność za obecne swoje życie. Ten moment, w którym jestem. I od teraz zaczynam to porządkować, ponieważ teraz, dziś, ty jesteś dorosła. Nie ma nad tobą kogoś, kto ci będzie coś kazał. Nawet jeśli są w tobie dramatyczne doświadczenia, nawet jeśli przeszłaś ogromną traumę, to to jest twoja wolna wola, co z tym zrobisz. Czy będziesz to w sobie nosić i trzymać, czy też uwolnisz się od tego. Przy pracy, przy wewnętrznej pracy, wokół relacji z mamą, to, co było dla mnie niesamowitym doświadczeniem, ale też i takim ogromnym, ogromnym poszerzeniem świadomości, było zrozumienie, jak to wygląda od strony energii, gdzie my jesteśmy w tym całym drzewie, rodzinnym, tak bym to nazwała. O Czasem zdarza się, że ktoś mówi, ja nie chcę w tej rodzinie być, ja nie chcę do tej rodziny przynależeć, to nie jest, to nie jest moja rodzina. I zdarzają się takie osoby, zdarzają się też osoby, które mówią, nie chcę należeć do tego rodu. Znajdę sobie inny. Chcę, żebyś spojrzała na to, jak wygląda Rzeczywiście, linia rodu to nie jest drzewo genealogiczne, tak jak to niektórzy pokazują na szkicach. To jest linia. Teraz wyobraź sobie, że jest jedna linia, która dawno, dawno temu gdzieś miała swój początek. Nie widać tego początku i nie widać też końca. Gdzieś w tej linii, jednej nieprzerwanej linii. Jesteś ty. Jest kawałek, który jest dedykowany tobie. W tej linii się narodziłaś, a po tobie przyszła twoja siostra albo twój brat. I tak po kolei, każde kolejne. Tak wygląda na linia rodu. Co się dzieje, kiedy ty w tym miejscu nie masz zgody na mamę, na mamę, która jest przed tobą? Co się dzieje wtedy? Zatrzymana zostaje energia, przepływ energii zostaje zahamowany. Jakiej energii? Energii życia, energii obfitości, energii wszystkiego. Następuje zaburzenie. Jeśli więc jesteś w takim miejscu, gdzie czekasz na te przeprosiny, czekasz na uznanie swoich krzywd, czekasz na to, aż mama ci powie, dlaczego tak zrobiła, nie mówię, że to się nie zadzieje, kiedy z nią porozmawiasz, ale zauważ, po co na to czekasz i co to powoduje w twoim życiu. Jak bardzo ci to hamuje, jak bardzo trzyma. Podczasku I nie poprzestawaj na tym. Zobacz, co jest pod spodem tych oczekiwań. Co ty masz wewnętrzne, jakie ty masz wewnętrzne poczucie, że, że kiedy ty w końcu to usłyszysz, to co nagle się zmieni w twoim życiu? Bo gwarantuję ci, że usłyszenie tych słów niewiele zmieni. Niewiele zmieni, ponieważ tu nie chodzi o ciebie dorosłą. To jest tylko iluzja umysłu. To jest trochę tak, jak w momencie, w którym ktoś mówi: Jak będę więcej zarabiać, to wtedy będę zdrowszy, albo jak będę więcej zarabiać, to będę szczęśliwszy. To jest uwikłanie, uzależnienie czegoś od czegoś, co nigdy nie jest prawdą. W, przeciwn w przeciwnym wypadku wszystkie osoby, które są zamożne i bogate albo nagle się wzbogacają od razu następowałoby gigantyczna zmiana w ich życiu i nagle stawałoby się szczęśliwa to nie jest prawda to jest tylko to co nam się wydaje to co my sobie tłumaczymy na poziomie naszego umysłu rozpoznaj to rozpoznaj po co ci jest to potrzebne na co ci to pozwala tkwienie w tym miejscu czekanie I zobacz, co się stanie, kiedy tego nie dostaniesz. Ponieważ my nie mamy wpływu na drugą osobę. My nie możemy zrobić, by ktoś usiadł i z nami porozmawiał w sposób, w jaki tego potrzebujemy. My mamy wpływ tylko na siebie. Więc to, co możesz zrobić dla siebie, jeżeli jest w tobie taka potrzeba, to usiąść i spotkać się ze sobą malutką. Zapytać, która ja tego potrzebuję. Ile ona ma lat i czego naprawdę potrzebuje? Ponieważ okaże się, że pod tym jest zupełnie coś innego. I z tym zostawiam Ciebie. Podziel się ze mną to, co się w tobie pojawi po odsłuchaniu tego nagrania, swoimi odczuciami. Swoim doświadczeniem. I pamiętaj, że jeżeli jesteś w miejscu takim, gdzie potrzebujesz wsparcia w tym procesie, w procesie odzyskania siebie, to napisz do mnie. Napisz do mnie i umówimy się na sesję. Poprowadzę cię w tym procesie. Dzisiaj życzę ci cudownego dnia, pięknego, Pełnego słońca, wewnętrznego słońca w tobie, bliskości ze sobą wewnętrzną i otulenia. Do usłyszenia następnym razem.